Cześć, z tej strony Gosia Stuczytam i zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie września i października. Nie trudno zauważyć, że na kanale bardzo dawno nic się nie pojawiało i moje czytelnicze życie też niespecjalnie się rozwija. Jeżeli śledzicie nas na Instagramie, to wiecie, że wpadłam kompletnie w otchłań grania w Baldur's Gate 3. I dopóki nie wygrzebię się z tego i nie dojdę do wniosku, że już zrobiłam wszystko w tej grze, co mogłam zrobić, to pewnie tak będzie, że będę czytała coś tam sobie przy okazji, trochę słuchała, ale tych pozycji nie będzie jakoś tak bardzo dużo. Natomiast szczerze mówiąc nie mam jakiejś dużej potrzeby, żeby to zmieniać, bo chyba jedynym powodem, który mobilizuje mnie teraz czasem do sięgnięcia po książkę, jest właśnie to, żeby móc Wam o czymkolwiek opowiedzieć, chociaż od czasu do czasu. I bardzo pozdrawiam wszystkie osoby, które dzielą się ze mną na Instagramie swoimi przeżyciami z gry i które też nie czytają, tylko właśnie w tym momencie funkcjonują w jakimś takim fantastycznym świecie. Może coś też na ten temat nagram, kto wie, jak już mi się zupełnie skończą pomysły i nie będę miała o czym powiedzieć, to może po prostu zrobię Wam recenzję grową Baldur's Gate'a. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale jednak, mimo wszystko, mam Wam do opowiedzenia o czterech książkach z tych dwóch miesięcy. Niestety nie będzie tutaj żadnej pozycji wiktoriańskiej, bo sama zawaliłam Wiktober w tym roku. Może zimą wrócę do tych moich pomysłów czytelniczych, ale też bardzo dziękuję za wszystkie informacje od osób, które wzięły udział i które też nadal czytają i ciągną sobie ten Wiktober dalej. Absolutnie nie ograniczajcie się do ram tej akcji i czytajcie to, na co macie ochotę. No i nie przedłużając, przejdźmy do tych przeczytanych przeze mnie pozycji. Muszę przyznać, że pierwsza książka, o której chciałam Wam opowiedzieć, czyli Mam do Pana kilka pytań Rebeki Mackay, przysporzy mi pewnie trochę problemów, dlatego że nie pamiętam jej już zbyt dobrze i właściwie to mogłaby być też recenzja, to znaczy to, że ja czytałam tę książkę we wrześniu i już mam trochę problemy, żeby Wam powiedzieć, o czym była, świadczy dosyć dobrze o moim odbiorze, mam wrażenie, tej pozycji. Jest to historia kobiety, która jest podcasterką i wraca do swojej szkoły z internatem, do której chodziła lata wcześniej, po to, żeby przeprowadzić warsztaty dla uczniów właśnie stworzenia podcastów. No i jedna z dziewczynek, które biorą udział w tych warsztatach, postanawia zająć się sprawą morderstwa sprzed lat. Morderstwa koleżanki właśnie naszej głównej bohaterki, dawnej jej współlokatorki, które teoretycznie zostało wyjaśnione, dlatego że jest osoba skazana za te zbrodnie. Natomiast są pewne kwestie, które budzą wątpliwości. I jeżeli teraz przychodzi Wam do głowy przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki, którą omawiałam niedawno, to tak, tutaj jest dosyć podobny zamysł, jeżeli chodzi o tę fabułę, z wyjątkiem tego, że nasza bohaterka jest już dorosła i właściwie ten podcast tworzony przez uczennicę jest tylko punktem wyjścia dla niej do pewnego rodzaju rozważań i zastanowienia się jeszcze raz nad tą sprawą sprzed lat. No i to, co jest tutaj zasadniczą różnicą, to, że ta książka nie jest do końca kryminałem, a raczej trochę pozuje na coś, co ma być czymś więcej niż kryminał. No i już chyba z doboru słów widzicie, że ja nie uważam, że do końca się to udało. Jest to książka, która w pewien sposób ma być z jednej strony feministyczna, w jakiś sposób komentować sytuację kobiet, odwołuje się do ruchu Me Too, odwołuje się też do tego, jak patrzymy na pewne wydarzenia sprzed lat, już jako osoby dorosłe, jak oceniamy pewne rzeczy, które dla nas były normalne w jakimś momencie, czy ze względu na to, w jakim momencie życia byliśmy, czy ze względu na to, że po prostu zmieniło się postrzeganie pewnych zachowań. To jest w ogóle ciekawy temat, ale moim zdaniem dosyć powierzchownie w tej książce potraktowany i tutaj autorka nie mówi w kwestii takiej, powiedzmy, feministycznej, moim zdaniem, nic nowego. Fakt, że w pewnym momencie dosyć ciekawie odwołuje się do ruchu Me Too, pokazując bohaterkę jako też osobę gdzieś tam skancelowaną na pewnym etapie i w ogóle jest to takie rozważanie dotyczące w ogóle cancel culture i tego, jak jakieś drobne zdarzenia, coś, co się powie bez przemyślenia, może wpływać na to, jak jesteśmy odbierani przez ludzi, ale też to, jak bardzo nasz punkt widzenia zależy od osobistych doświadczeń, zaangażowania i od tego, że coś dotyczy osoby, którą znamy i lubimy, albo coś dotyczy osoby, którą obserwujemy tylko gdzieś tam w internecie i mamy skłonność do oceniania jej dużo surowiej.
Natomiast nie mam poczucia, żeby to było jakieś super świeże i nie mam poczucia też, że w wielu momentach było to jakoś szczególnie trafne. Jest to dosyć mocno rozwleczone w tej książce, to znaczy pierwsza połowa tej powieści była tak nudna, że zastanawiałam się, czy jej nie odłożyć i czy jednak starać się skończyć. To, co mnie trzymało, to to, że jednak mamy tutaj pewnego rodzaju kryminalną intrygę i chciałam wiedzieć, czy zakończy się ona w taki sposób, jak mi się wydaje. I nawet już nie pamiętam, czy to było tak, jak przewidziałam, czy nie. Natomiast mam wrażenie, że ta książka często jest broniona właśnie takimi argumentami, że to nie miał być kryminał, że w związku z tym ona nie ma takiego kryminalnego tempa, że tutaj ta fabuła się wolno snuje, że mamy czas na poznanie bohaterki i jej przeżyć. I ja nie do końca się zgadzam z taką linią przedstawiania tej książki, dlatego że główna bohaterka jest dla mnie postacią nieciekawą i jej przemyślenia nie są szczególnie odkrywcze. Moim zdaniem ta pierwsza część jest zwyczajnie za długa i nic by się nie stało, gdyby do tej książki, która porusza różne inne kwestie, dodać trochę takiej właśnie kryminalnej rzutkości, akcji i zwiększyć nieco to tempo. Ja nie jestem osobą, która często sięga po kryminały. Trochę kryminałów czytam, ale czytam też literaturę obyczajową, czytam też literaturę komentującą w jakiś sposób różnego rodzaju problemy społeczne. Więc, no nie wiem, jakoś nie podoba mi się to, że ktoś próbuje insynuować, że to, że ta książka moim zdaniem jest nudna, jest związane z tym, że ja tutaj wymagam od każdej lektury właśnie akcji pędzącej na łeb na szyję, bo nie, ja lubię książki, które czasami są określane jako nudne, ale muszą mi coś przekazywać, jeżeli chodzi o jakąś ciekawą myśl. Tutaj dla mnie ciekawej myśli zabrakło. Jeżeli chodzi o drugą połowę, to jest trochę lepiej. Kiedy ta intryga zaczyna się trochę bardziej wyjaśniać, zagęszczać, kiedy poznajemy i spotykamy się po latach z większą liczbą bohaterów, którzy byli gdzieś tam nam nakreśleni w pierwszej połowie, to wszystko trochę lepiej przyspiesza, lepiej się składa, ale szczerze mówiąc nie prowadzi do jakiegoś bardzo odkrywczego czy ciekawego zakończenia. Jednak na pewno gdybym po tej pierwszej połowie przerwała lekturę tak jak miałam ochotę wiele razy, to miałabym gorszą opinię o tej książce niż mam w tym momencie. I to, co też mogę podać tutaj na plus, to jest sposób prowadzenia narracji. Dlatego, że główna bohaterka zwraca się, tak jak tutaj mamy w tytule, do swojego dawnego nauczyciela, nauczyciela, który był jej bardzo bliski, którego lubiła, podziwiała. Całe te rozważania dotyczące przeszłości poświęca jemu, zauważając, że to, co kiedyś odbierała jako takie pożądane zachowanie u osoby dorosłej i zainteresowanie uczniami, dobre, bliskie relacje, po latach budzi pewien niepokój. Przejdźmy teraz do audiobooków. Przesłuchałam książkę Tomasza Patory, Łowcy Skór, Tajemnice zbrodni w łódzkim pogotowiu. No i jest to sprawa, która była mi oczywiście znana, no bo trudno mieszkać w Łodzi i nie wiedzieć nic na ten temat. To jest też sprawa, którą ja bardzo dobrze pamiętam i pamiętam, jak się toczyła, jakim szokiem była dla wszystkich i też taka sprawa, która myślę wiele osób dotknęła, to znaczy jeżeli mieszka się w Łodzi, to najczęściej znało się kogoś, kto w jakiś sposób był z tą sprawą powiązany, albo coś na ten temat wiedział, słyszał, wszyscy o tym wtedy rozmawiali. No ale może przytoczę, o co chodzi, bo to już 20 lat ponad minęło od tamtego czasu, może nie wszyscy słyszeli, choć była to sprawa, która została taką aferą ogólnopolską i wszystkie media ją relacjonowały. Chodziło o po pierwsze sprzedawanie informacji o zgonach do zakładów pogrzebowych przez pracowników pogotowia i też lekarzy w szpitalach, ale przede wszystkim chodziło tutaj o pogotowie, który to proceder w którymś momencie przerodził się w pomaganie pacjentom w przejściu na tamten świat. I Tomasz Patora był właśnie jednym z dziennikarzy, którzy ujawnili tę sprawę w 2002 roku, pojawił się artykuł Łowcy Skór, więc jest osobą doskonale poinformowaną i bardzo dobrze, że to on właśnie po tych 20 latach postanowił napisać książkę i przypomnieć tę sprawę, bo mam wrażenie, że gdzieś tam o tej aferze zapomniano i że jednak żywotność tego newsa była dosyć krótka, a sprawa toczyła się dość długo. I tak naprawdę do dzisiaj niektóre osoby nie zostały rozliczone z tego, co się wtedy działo. Jest to
niesamowicie wstrząsająca, obrzydliwa, okropna historia. I tak jak mówię, ja mimo, że pamiętam, śledziłam tę sprawę, to chyba nie miałam świadomości, co dokładnie się działo i jakie to były sytuacje. Tutaj w momencie, kiedy poznajemy no, jednostkowe historie osób, które zostały po prostu zamordowane przez pracowników łódzkiego pogotowia, patrzy się na to trochę inaczej. Też bardzo dobrze Patora pokazuje cały ten proceder i pewne patologie, które doprowadziły do tego, że takie wydarzenia miały miejsce. I właściwie już w momencie, kiedy rozpoczyna się ten proceder płacenia za informacje, my widzimy, w którą stronę to zmierza i jakby trudno nie spodziewać się pewnego rodzaju wypaczenia, które nastąpi, dlatego że jest to absolutnie, powiedziałabym, zrozumiała i naturalna, to źle zabrzmi, ale logiczna konsekwencja tego, na co się pozwoliło na początku. Nie miałam właściwie co do tej książki żadnych oczekiwań, po prostu mignęła mi w aplikacji, bo też nawet nie widziałam jej podczas premier. Mam wrażenie, że przeszła troszeczkę bez echa. I ja zwykle audiobooków słucham gdzieś tam sobie przy okazji, robiąc różne rzeczy, a tutaj po raz pierwszy od dawna zdarzyło mi się, że siedziałam i słuchałam, bo nie mogłam się oderwać. Czyli jeżeli skończyłam jakieś tam swoje czynności, to po prostu słuchałam dalej już tak, jakbym czytała książkę, bo było to na tyle angażujące, że nie potrzebowałam żadnych takich rozpraszaczy, żeby nie zgubić wątku, bo to często jest mi potrzebne. Nie jest to książka na pewno idealna, jeżeli chodzi o kompozycję. Tam są pewne powtórzenia. Na pewno nie wszystko jest napisane w taki sposób, albo dobrane, jeżeli chodzi o kolejność, w taki sposób idealny, ale mimo wszystko, moim zdaniem, jest to lektura bardzo ważna i bardzo dobra, więc jeżeli wydaje Wam się, że coś wiecie o tej sprawie, ale nie znacie szczegółów, albo chcielibyście się czegoś dowiedzieć, albo tym bardziej, jeżeli w ogóle nigdy nie słyszeliście o tej historii, to zwłaszcza jeżeli jesteście z Łodzi, powinniście po tę książkę sięgnąć. Ja też bardzo długo o niej myślałam i też wielu osobom o niej mówiłam, bo zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Może bardziej sama sprawa niż książka, ale uważam, że to bardzo ważne, że ktoś postanowił wrócić po tych 20 latach do tej sprawy. I myślę, że też tak patrząc na nasze tutaj łódzkie podwórko, warto pamiętać, kto robił pewne rzeczy i nigdy nie został z tego rozliczony. Bardzo polecam, ostrzegam tylko, że to jest lektura dla osób o mocnych nerwach. I to, co jest ważne moim zdaniem, to nie jest reportaż w duchu true crime, bardziej pokazanie pewnego rodzaju patologii, też oddanie głosu ofiarom, wyjaśnienie pewnych kwestii, które mogły być niezrozumiałe, enigmatyczne, też wyciągnięcie tej historii z takiego dyskursu bardzo newsowo-sensacyjnego, w jakim w którymś momencie była powielana. I to też jest coś, co bardzo w tej książce cenię, więc zdecydowanie polecam. No i jakoś na fali tej takiej tematyki medycznej czy około medycznej sięgnęłam po następny audiobook. Nie wiem, jakoś mam ochotę ostatnio sięgać po takie książki, choć czytałam je zanim miałam pewne problemy zdrowotne, które jeszcze dodatkowo mnie utwierdziły, że chyba chętnie poczytam coś jeszcze o polskich szpitalach, o sytuacji w polskich szpitalach. Natomiast tym razem właśnie pozycja nie polska, ale niesamowicie popularna. Będzie bolało Sekretny dziennik młodego lekarza Adama Keja. To jest taka książka, która w którymś momencie była wszędzie. I ja już od dawna chciałam przesłuchać audiobook. Przy czym jest to lektura zupełnie innego kalibru, bo są to takie wspomnienia młodego lekarza z czasów, kiedy właśnie był na stażu, był położnikiem, człowieka, który już nie jest lekarzem i który opisuje angielski system służby zdrowia, który, jak się okazuje, a przynajmniej jak wynika z tych zapisków, jest do polskiego systemu pod wieloma względami bardzo podobny i pewne problemy, które pojawiają się tam, pojawiają się też u nas. I mam wrażenie, że to jest taka książka, która dosyć dobrze znosi to takie przełożenie kulturowe i my czytając to też myślę, że bardzo dobrze sobie to wpasujemy w nasze polskie realia. Natomiast jest to napisane w zupełnie inny sposób, bo to są takie anegdotki, które są tragiczno-śmieszne. To znaczy z jednej strony widzimy, że ten system nie działa, że lekarze mają naprawdę trudną pracę i trudno im w ogóle wykonywać tę pracę tak dobrze, jakby chcieli, bo system tutaj na to nie pozwala. A równocześnie trochę mamy po prostu takich historii związanych z tym, że jeżeli ktoś pracuje w takich trudnych warunkach z ludźmi, to
zawsze ma dużo ciekawych historii do opowiadania. Ja zresztą też, tak jak wspominałam, miałam ten epizod, w którym spędziłam no cały dzień, powiedzmy, na izbie przyjęć i ja już po tej jednej wizycie miałam do opowiadania całą masę historii, także po prostu content w towarzyskich rozmowach przynajmniej na tydzień, jak i nie więcej. Więc coś w tym jest takiego, że no tak samo jak przy pracy w szkole, dużo tego typu anegdot myślę, że lekarze mają i mogliby powtarzać. I od razu zaznaczę, ja nie uważam, że to jest nadzwyczajna książka, to znaczy cenię sobie to poczucie humoru, które jest takie właśnie miejscami czarne i miejscami ma też w jakiś sposób pomóc w trudnych sytuacjach, które się lekarzom zdarzają, ale równocześnie nie wszystko mnie w tej książce bawiło. Część tych żarcików to były rzeczy, mam wrażenie, tak zgrane i gdzieś tam już wykorzystane, takie, które można było usłyszeć, dosyć oczywiste. I też mam poczucie, że w tej książce brakuje jakiegoś takiego głównego pomysłu, który by prowadził autora, jakiejś takiej myśli, która by mogła właśnie autorowi przyświecać w trakcie łączenia ze sobą tych historii anegdotycznych. No ale z drugiej strony było to spojrzenie ciekawe, nie dziwię się, że ta książka jest tak popularna, bo właśnie w lekki sposób opowiada o strasznych rzeczach. Ja w ogóle lubię takie poczucie humoru, które właśnie łączy się z czymś, ze smutkiem, czy z jakąś właśnie, z jakimiś traumatycznymi wydarzeniami. Ja lubię po prostu rozbijanie trudnych sytuacji humorem. I tutaj to zdecydowanie się pojawia. Nie jest to żadna książka roku. Słuchałam z dużym zaciekawieniem i przyjemnością, ale no nie jest to też napisane w sposób, który by mnie jakoś szalenie pociągał, więc nie planuję chyba sięgać po inne książki Adama Keya. Chociaż on ma też takie dodatkowe historie, tam Świąteczny dyżur. Może kiedyś sobie to przesłucham, ale no na pewno nie jest to taka pozycja numer jeden. I no bardzo się różni od tej, którą przed chwilą Wam przedstawiłam. Wiem też, że na podstawie tej książki powstał serial. I że serial ma zupełnie inaczej położone akcenty i że jest dużo taki cięższy i dużo bardziej przygnębiający niż książka. Nie wiem, czy kiedykolwiek obejrzę, nie sądzę, ale jeżeli oglądaliście i czytaliście książkę, możecie dać znać, porównać, powiedzieć, jak się ma ta zależność. Nie odradzam, nie polecam, można w wolnym czasie, jeżeli interesują Was takie właśnie medyczne anegdotki. I ostatnia książka, jedyna książka, którą przeczytałam w październiku, ale miałam bardzo dobrą motywację, żeby po nią sięgnąć. Jest to książka o takim tytule. Nie mam pojęcia, czy ja to mogę przeczytać na YouTubie i jak to wpłynie w ogóle na odbiór tego filmu, więc nie przeczytam, tylko Wam pokażę. Jest to książka Lynn Stroumsburg, której poprzednią powieść pod tytułem Nigdy, Nigdy, Nigdy już omawiałam na kanale i tamta książka mi się podobała i też uważam, że no z przyczyn osobistych książka traktująca o takiej właśnie bezdzietności z wyboru była dla mnie interesująca, nie bardzo odkrywcza, ale jednak w jakiś sposób mi bliska. No i tę książkę przeczytałam dosyć szybko, bo wybierałam się na spotkanie z autorką. Ona zresztą nie jest gruba, bo tak samo jak poprzednia pozycja ma dość dużo światła na stronie i można sobie to szybciutko przeczytać. Literatura norweska, czyli ostatnio moja po prostu ulubiona, jeżeli chodzi o właśnie te kierunki literackie. No i ta książka zdecydowanie nie jest tak moja, jak Nigdy, Nigdy, Nigdy i też tak samo jak tamta książka nie była specjalnie odkrywcza, to mam wrażenie, że ta również nie jest, ale i tak mi się podobała. O czym jest ta książka? Jest o kobiecie, która jest wściekła i sfrustrowana i ma dosyć swojego obecnego życia, życia matki i żony, ma dosyć swojego męża, który jej nie rozumie, jej nie pomaga i właściwie kumuluje w sobie jakiś taki ból i złość, który przez całe życie jej towarzyszy i który w którymś momencie się po prostu ulewa i my właśnie obserwujemy ten moment, kiedy jej się ulało. No i mamy tutaj dosyć dużo wspomnień, wspomnienia dotyczące jej matki, która odeszła, kiedy bohaterka była jeszcze dzieckiem, jej spojrzenie na macierzyństwo, na relacje między kobietami i mężczyznami, ale też między kobietami i kobietami. Większość tej książki właściwie dzieje się w ciągu jednej doby, natomiast mamy tutaj też retrospekcję. I jest tutaj parę elementów, które mi się podobały. Jeżeli chodzi o te rozważania dotyczące trudnego macierzyństwa,
i takich właśnie wyzwań związanych z tym, że nasze życie nie toczy się do końca tak, jakbyśmy oczekiwali, nawet jeżeli to są wybory świadome, które podejmujemy i wydaje nam się, że to jest to, czego chcemy. To nie zawsze się to wszystko układa tak, jakby nam się podobało, a nawet czasami jak się układa, to możemy mieć tej sytuacji dosyć tak czy siak. No to są takie tematy, które już trafiały do mnie w różnych formach i to nie jest koniecznie najlepsza z nich. Natomiast podoba mi się tutaj opis relacji między kobietami i są tutaj bohaterki, które szczególnie przypadły mi do gustu. Jest to Niko, która jest koleżanką męża głównej bohaterki, o niej mówię Brit. Brit. I ta relacja właśnie kobiety gdzieś tam uwikłanej w zależności rodzinne, opiekę nad dzieckiem i kobiety, która jest sama sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Jest to bardzo ciekawa relacja. A drugą taką postacią, którą bardzo lubię i której perspektywę też tu poznajemy, jest nastolatka Runa, która obserwuje dorosłych tak trochę bardziej z dystansu i no też ma swoje przemyślenia na temat tego, jak oni funkcjonują w świecie. Tak jak mówię, nie jest to książka, która byłaby jakoś szalenie odkrywcza, ale bardzo dobrze mi się ją czytało i to jest taka literatura, po którą lubię sięgać. Myślę, że to jest też taka książka, którą niejednej zmęczonej kobiecie chętnie bym dała w prezencie. Bo myślę, że warto szukać takich lektur, które gdzieś tam pokazują nam, że po pierwsze nie jesteśmy sami, a po drugie, że można coś zrobić jednak, żeby było inaczej. I tyle, polecam. Tytuł, jak widać, kontrowersyjny, ale moim zdaniem świetny. No i to wszystko, co przeczytałam i przesłuchałam. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. To znaczy nie na temat tego, że prawie w ogóle nie czytam, bo co sądzicie, to się mogę domyślać, ale na razie chyba nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Jak zwykle zachęcam Was do komentowania, subskrybowania tego kanału, obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie. I do zobaczenia w następnym filmiku.